To był jeden z najdziwniejszych 365 dni w historii WWE. Począwszy od połączenia gal pay-per-view dla obu brandów przez świetne Royal Rumble i WrestleMania, aż do Greatest Royal Rumble i Crown Jewel. W tym okresie czasu WWE pokazało, że chce postawić kobiecą dywizję jeszcze wyżej, jednak z drugiej strony organizuje dwie gale, gdzie kobiety w ringu zostałyby ukamieniowane. Polityka była na tyle dziwna, że nawet nie będziemy próbować cokolwiek tutaj uporządkować. Jednak pamiętacie, że WWE to przede wszystkim wrestling? Bo my nie, patrząc na wszystkie te zawirowania. Już zrobiliśmy jedną taką listę, tylko że chodziło o pojedynki z NXT. Uważamy, że połączenie tej listy pokazałoby kompletną dominację ringową NXT nad WWE. Tak więc jeśli jeszcze nie widzieliście naszych najlepszych pojedynków z NXT w 2018 roku, to film macie w prawym górnym rogu. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, a oto top 10 walk WWE w 2018 roku. Zaczniemy jednak od kilku pojedynków, które zasługują na wyróżnienie, jednak które nie dostały się do naszej listy 10 najlepszych. Są nimi m.in. Charlotte Flair kontra Ronda Rousey z Survivor Series, Seth Rollins kontra Finn Balor z któregoś tam odcinka Raw, męski Royal Rumble match, Mixed Tag Team match z WrestleMania 34, AJ Styles kontra Nakamura z Money in the Bank, czy Buddy Murphy kontra Cedric Alexander z Super Showdown. Dostaliśmy naprawdę wiele dobrych pojedynków w tym roku, jednak tylko te najlepsze, 10 znalazło się na naszej liście. Numer 10 Intercontinental Championship Match Kevin Owens kontra Seth Rollins Raw numer 1318. Ostatni Raw w sierpniu, które odbyło się w Montrealu. Seth Rollins wychodził do ringu na wcześniej zapowiedziane Open Challenge o mistrzostwo interkontynentalne, na które wyzwanie odpowiada zaskakująco Kevin Owens. Dostajemy naprawdę świetną walkę, która jak na standardy tygodniówki wypadła znakomicie. Panowie dali z siebie wszystko, a to był też chyba jeden z ostatnich momentów, w którym można było myśleć, że tytuł interkontynentalny naprawdę coś znaczy. Później mieliśmy ten feud o pasy tag team i kompletną ciszę w obrazku midcardowego mistrzostwa. Owens świetnie się pokazał przed własną publicznością, wielokrotnie przyprawiając nas o myśl, że może pokonać architekta. Ostatecznie po bardzo ładnej sekwencji końcowej, podczas której Rollins po kontrze moonsaultu Kevina wykonał countstop Kanadyjczykowi, który dał mu zwycięstwo. Po walce Owens powiedział, że odchodzi, jednak wszyscy wiemy, jak tragicznie zakończyło się to odejście dla niego. Numer 9 Intercontinental Championship Triple Threat Match Seth Rollins, Finn Balor, The Miz, WrestleMania 34. Opener WrestleMania, który dostarczył nam niesamowite emocje. Od samego początku do końca można było odnieść wrażenie, że każdy z uczestników tej walki może wygrać tytuł interkontynentalny. Miz dzięki zwycięstwu przybliżyłby się do zostania najdłużej panującym w historii mistrzem IC, patrząc na łączną długość reignów. Wiemy, że Mike nigdy nie był specjalistą od prowadzenia technicznych starć, a tutaj potrafił wielokrotnie się dołączyć do Rollinsa i Balora. Świetna kontra akcji spearingboardowej Rollinsa na Bulldog z trzeciej liny, a następnie wspaniała sekwencja końcowa z przerwaniu pinu przez Balora i jego coup de grace oraz countstomp na próbującego pinować Fina. Seth zdobył mistrzostwo interkontynentalne, stając się kolejnym Grand Slam czempionem. Jego pierwszy reign należy uznać za bardzo dobry, a pierwsze tygodnie wyglądały po prostu fantastycznie. Mile się wspomina takie czasy w momencie, kiedy teraz mistrzostwo IC jest bardzo złej sytuacji. Numer 8 Cruiserweight Championship Match Buddy Murphy kontra Cedric Alexander 205 Live numer 79. Pierwsza i jednocześnie najlepsza walka tej dwójki o mistrzostwo Cruiserweight. Murphy pokazał się ze wspaniałej strony, udowadniając fanom, że warto rzucić okiem na jego pojedynki w tym roku. Ogromny progres, jaki poczynił Murphy, jest świetną rzeczą, o której nie da się nie mówić. Od tag team partnera Blake'a w NXT i bycia dosyć przeciętnym zawodnikiem do bycia fantastycznym workerem, który czuje się w 205 Live jak ryba w wodzie. Wtedy jeszcze się rozkręcał i dostał title shota na tytuł Cruiserweight Cedrica. Panowie zrobili niesamowite widowisko, a Alexander wprowadził swojego przeciwnika w main event fioletowej tygodniówki. Buddy stał się wrestlerem, który wspaniale łączy stiffowe akcje z high flyerowym stylem, z czego wychodzi jeden z najlepszych movesetów obecnie w WWE. Śmiemy twierdzić, że gdyby nie on, 205 Live nie stałoby na tak dobrym poziomie w tym roku, a tytuł Cruiserweight nadal byłby w bardzo słabej sytuacji. Numer 7 SmackDown Women's Championship Last Woman Standing Match Charlotte Flair kontra Becky Lynch Evolution Pay-Per-View. Pierwsza w historii WWE gala, w której uczestniczyły tylko kobiety, wypadła naprawdę dobrze, a zdecydowanie najlepszą walką był pojedynek pomiędzy Charlotte a Becky. Starcie od samego początku zapowiadało się bardzo dobrze, a fani liczyli na to, że te dwie panie będą main eventować Evolution. Ostatecznie ten zaszczyt przepadł Rondzie Rousey i Nikki Bella, jednak i tak wszyscy zapamiętają z tego wieczoru walkę właśnie o mistrzostwo kobiet
przed SmackDown. Otrzymaliśmy brutalne, bez większych boczy, okraszone wieloma spotami starcie, które emocjonowało nas od początku do końca. Krzesła, stoły, drabiny, kije do kendo, panie dały z siebie wszystko, byśmy zapamiętali ten pojedynek. Świetny moonsault z trzeciej liny od Charlotte na rozłożoną na stole Becky, a następnie Swanton Bomb, który ostatecznie złamał stół. Świetny leg drop z drabiny na stół komentatorski, który w przeciwieństwie do tego z TLC wyszedł bez żadnych problemów. Figure 4 leg lock z drabiną, czy też powerbomb z ring apronu, który ostatecznie wykończył Charlotte. Te wszystkie akcje spowodowały, że Last Woman Standing z Evolution będzie na długo zapamiętany przez fanów. Czy był jakiś minus tego pojedynku? No chyba tylko promocja jego, czyli powtarzanie, że jest to pierwsza taka walka, kiedy jeszcze rok temu w NXT mieliśmy starcie Asuki i Nikki Cross w Last Woman Standing meczu. Numer 6. WWE Championship Match AJ Styles kontra Daniel Bryan TLC Pay-Per-View. Walka rewanżowa za jeden z odcinków SmackDown Live, kiedy to Daniel Bryan wygrał tytuł WWE, przechodząc szokujący heel turn. Spodziewaliśmy się bardzo dobrej walki od tej dwójki świetnych wrestlerów, nawet jeśli panowie nie dostali żadnej stypulacji. Ten fakt zdecydowanie nie cieszył fanów, jednak nie możemy powiedzieć, że zepsuł nam hype na starcie. Walka była bardzo techniczna, taką jaką chcielibyśmy zobaczyć od Bryana i Stylesa, od jednych z dwóch najlepszych techników w WWE. Bryan skutecznie kontynuował budowanie wokół siebie heelowej otoczki, powracając też do korzeni, jeśli chodzi o jego ubiór. Mianowicie na nakolennikach Daniela można zobaczyć smoka, co było odwołaniem do gimmiku na scenie niezależnej, czyli American Dragona. Samo zakończenie także było powrotem do przyszłości i tego, że przed rozpoczęciem kariery w WWE często używał small package, by zakończyć pojedynek. Podsumowując, świetna walka, choć nie najlepsza na gali TLC, o czym się niedługo przekonamy. Numer 5. SmackDown Women's Championship Match Asuka kontra Charlotte Flair WrestleMania 34. Na papierze było to świetne starcie, jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza wrestlerka w WWE w tamtym momencie, czyli Charlotte Flair, kontra najbardziej dominująca zawodniczka ostatnich kilkudziesięciu lat i zwycięzczyni pierwszego w historii Royal Rumble meczu, czyli Asuka. Fani byli nastawieni na coś bardzo dobrego, jednak raczej z jednym możliwym wynikiem, którym zwycięstwo odniosłoby Japonka. Ostatecznie było zgoła inaczej i po bardzo dobrej walce to Charlotte obroniła tytuł, sensacyjnie zmuszając swoją rywalkę do poddania się. Szok, jaki federacja zaserwowała nam tym pojedynkiem, podniósł ostateczną jakość starcia, jego odbiór i z pewnością będzie zapamiętany przez wielu. Sama walka była bardzo techniczna, panie nie patyczkowały się i łatwo można stwierdzić, że było to najlepsza walka Japonki w głównym rosterze obok starć z Ember Moon w NXT. Numer 4. Tornado Tag Team Match Lince Dorado i Gran Metalik kontra Buddy Murphy i Tony Nese 205 Live numer 91. Kto by pomyślał, że w najlepszej dziesiątce walk roku 2018 w głównym rosterze znajdzie się Tag Team Match z 205 Live. Do tego jeszcze jego uczestnikami będzie Lucha House Party. A jednak, ta czwórka miała ze sobą fantastyczną chemię, dzięki czemu byli w stanie wykonać bardzo szybkie, składne akcje. Zaledwie jedna z nich zakończyła się boczem, kiedy to jeden z luchadorów wykonał spinning board moonsault na Murphym i Tonym. Panom nie udało się złapać przeciwnika, jednak cała trójka szybko z tego wyrbnęła, nie psując odbioru i akcji walki. Buddy i Nese świetnie się wpasowali w dywizji Cruiserweight swoimi movesetami, głównie nastawionymi na stiffowe akcje. Tutaj w połączeniu z Dorado i Metaliku mieliśmy świetne starcie, które oglądało się z wiedzą, że nie należy mrugać, bo można coś wielkiego przegapić. Zdecydowanie akcją walki było fantastyczny spinning board Hurricane Rana Gran Metalika na siedzącego na trzeciej linii Tony'ego Nisa, poza ring na stojącego tam Murphy'ego. Coś pięknego, a samo starcie to niewątpliwie jeden z najlepszych tag team meczy w WWE w ostatnich latach. Zanim przejdziemy do naszych trzech najlepszych walk, mamy do Was małą prośbę. Zajmujemy się produkcją filmów o świecie profesjonalnego wrestlingu od 2 lat, tak więc jeśli podobają Wam się nasze produkcje, to zachęcamy do zostawienia subskrypcji. Was to nic nie kosztuje, a dla nas to wielka motywacja. Numer 3. SmackDown Women's Tables, Ladders and Chairs Match Charlotte Flair kontra Asuka kontra Becky Lynch TLC Pay-Per-View. Dosyć niespodziewany main event gali TLC, który od samego początku zapowiedzenia wyglądał na świetne widowisko. Takie też było, gdyż panie postarały się najbardziej jak mogły, a akcja stała na wysokim poziomie od samego początku do końca. Było bardzo brutalnie jak na TLC match. Panie dołożyły jeszcze od siebie akcję z kijem do kendo, a to jest rzadkością jeśli chodzi o walki w stypulacji
kalkulacjach TLC. Spotów nie brakowało, dostaliśmy lekko zboczowany leg drop z drabiny na stół komentatorski od Becky na Charlotte, a następnie córka Ricka Flaira odwdzięczyła się wykonując swojej rywalce świetny Swanton Bomb na stół. Zdecydowanie było co oglądać, a samo zakończenie było zwieńczeniem tej świetnej walki. Ronda Rousey zakopała szansę Charlotte i Lynch na zwycięstwo, rozpoczynając na dobre wielką rywalizację z nimi. Asuka wygrała, co jest świetną wiadomością, gdyż to oznacza, że otwarta jest kwestia zwycięzczyni Royal Rumble meczu kobiet. Podsumowując, świetnie wykorzystana stypulacja, świetnie wykorzystany czas i main event, jaki dostarczyły nam panie. Numer 2 Intercontinental Championship Match The Miz kontra Seth Rollins Backlash Pay-Per-View. Walka rewanżowa The Miza za WrestleMania i również bardzo dobry Triple Threat. Tutaj zwycięzca był raczej pewny, patrząc na fakt, że pretendent do tytułu interkontynentalnego przeszedł kilka tygodni wcześniej na SmackDown Live w ramach Superstar Shake-Upu. Powrót po tak krótkim czasie Mike'a na Raw nie miało sensu, a przejście razem z tytułem na niebieską tygodniówkę wykluczał Jeff Hardy, który przeszedł ten sam sposób na SmackDown z mistrzostwem United States. Mimo tego, walka wypadła fantastycznie, a panowie po raz kolejny udowodnili, że mają ze sobą świetną chemię. Szybka akcja od samego początku starcia, a także wiele near falli, które przeprawiły nas o myśl, że Miz naprawdę może odzyskać tytuł od Rollinsa. Ostatecznie to Seth wyszedł zwycięsko z pojedynku i kontynuował swój bardzo udany title reign. Wtedy też mogliśmy myśleć, że Architect będzie skutecznie szedł po miano najlepszego wrestlera 2018 roku. Miz natomiast po podażce zaczął być jedną z czołowych postaci na niebieskiej tygodniówce, a teraz jest uznawany za jednego z największych faworytów do wygrania Royal Rumble meczu w 2019 roku. Numer 1 No DQ Match Mustafa Ali kontra Buddy Murphy 205 Live numer 84. Mówiliśmy, że Buddy Murphy przeszedł fenomenalny progres i jest jednym z najlepszych workerów obecnie w WWE. No to po ponownym obejrzeniu tej walki z Mustafą stwierdzamy, że jego postać, jego moveset to absolutne cudo. Buddy Murphy i Mustafa Ali wykręcili najlepszą walkę tego roku w głównym rosterze w WWE, a ich pozostałe dwa pojedynki, jakie stoczyli ze sobą, również były na świetnym poziomie. To tylko pokazuje, jak fantastyczną mają ze sobą chemię, a dodanie jeszcze stypulacji No Disqualification pokazało, że już na papierze mamy kandydat do najlepszej walki roku. Podczas samego starcia panowie tylko udowodnili wcześniejsze stwierdzenie, mimo tego, że nie widzieliśmy jakiejś dużej ilości wykorzystanych przedmiotów, bo tak naprawdę były to tylko stalowe schody. Te odegrały kluczową rolę w tej walce. Ali i Murphy chcieli po prostu wykończyć się nawzajem, a dobitnie to pokazał obecny Miss Cruiserweight, najpierw rzucając kilka razy Mustafę o schody ustawione w narożniku, czy też wykorzystując je do wykonania baseball slide'u. Mustafa Ali odwdzięczył się swojemu rywalowi, wykonując harikarane prosto w schody, czy też superplex ustawionych w nich narożniku. Oprócz tego też byliśmy świadkami widowiskowych akcji poza ringiem, gdyż prócz brawlów publiczności panowie przenieśli się do stołu komentatorskiego. Tam Mustafa wykonał fantastycznie i nieprzyjemnie wyglądający Spanish Fly z barier oddzielających publiczność od ringside'u na ów stół. Powrót do ringu i fenomenalna sekwencja końcowa, podczas której Buddy Murphy wykonał 3 running knee strike'i w Aliego wplątanego w liny, by niemalże wykończyć swojego rywala V-Triggerem. Ostatecznie Mustafa pokonał Bodiego po pięknym tornado DVD ze schodów. I trzeba przyznać, że było to nieziemskie widowisko. Tak więc panie i panowie, to by było na tyle z naszych 10 najlepszych pojedynków w głównym rosterze WWE w 2018 roku. Przypominam, że jest to tylko i wyłącznie nasza opinia i wcale nie musicie się z nią zgadzać. Tak więc jeśli macie swoje propozycje pojedynków, które powinny znaleźć się na tej liście, zapraszamy do dyskusji niżej w komentarzach. Dziękuję także Marcelowi za sporządzenie tej listy. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.